Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa porannym gościem jest pan dr Wojciech Boleński z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się tutaj, panie doktorze, nie bez powodu, ponieważ już za niedługo będzie miał miejsce finał 32. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i w ramach akcji organizowanej tutaj w Opolu przez ostatnie kilka lat mają miejsce również wykłady właśnie tutaj w Studenckim Centrum Kultury dotyczące naszego zdrowia. W zeszłym roku była to tematyka związana z sepsą, w tym roku temat mini wykładów zorganizowanych tutaj to płuca po pandemii. I panie doktorze, co to znaczy te płuca po pandemii? Bo jak rozumiem, chodzi tutaj o takie objawy, co się dzieje z płucami, które zostały, że tak powiem, zaatakowane przez COVID-19. Co należy przez to rozumieć? Płuca po pandemii stanowi zespół objawów, jak gdyby, które prezentują pacjenci, czy które prezentowane są przez pacjentów na skutek przebycia infekcji SARS-CoV-2, czyli infekcji covidowej. Jest to szereg objawów manifestujących się głównie ze strony układu oddechowego jako podstawowym zespołem objawów, ale należy pamiętać o tym, że COVID dotyczy dysfunkcji całego organizmu, wszystkich układów. Niemniej jednak największy problem jest z układem oddechowym. Jak gdyby sam początek choroby i przebieg tej choroby wiąże się ściśle z dysfunkcją układu oddechowego. Większość tych objawów jest podobna do grypy, ale w jaki sposób je rozróżnić? Tak, większość tych objawów podobnych jest do grypy. Właściwie rozpoczyna się kaszlem, czasami objawy takie grypopochodne, czyli kaszel, katar, w ogóle ogólne takie rozbicie, ogólne odczucie jak gdyby przeziębienia czy też grypy. Do tego dochodzi szereg innych objawów, zaburzenia smaku, zaburzenia węchu. Do tego dochodzą również objawy z innych układów, z układu nerwowego, z układu mięśniowego, na skutek bóli mięśniowych, osłabienia mięśniowego. Generalnie czujemy się mocno rozbici, mamy ograniczoną wydolność fizyczną, trudniej nam oddychać. Może to doprowadzić do zespołu niewydolności oddechowej. No ten zespół niewydolności oddechowej to jedno chyba z najcięższych tego typu objaw. No i co w takim razie ma zrobić osoba, która właśnie ma te objawy? Jaką pomoc powinna otrzymać? Wszystko zależy od tego, jak pacjent się czuje i tak naprawdę ile ma siły. Wiadomo, że nie każdy, kto jest przeziębiony, nie każdy, kto ma grypę, idzie od razu do lekarza, a tym bardziej do szpitala. Natomiast jeżeli mamy trudności z oddychaniem, jeżeli nasilają się te problemy, no to powinniśmy udać się do lekarza. I tak to też wyglądało w pandemii. Jeżeli pacjent odczuwał trudności z oddychaniem, trafiał do lekarza i tam była kwalifikacja albo do szpitala, albo do leczenia jak gdyby domowego. W większości przypadków jednak w tym początkowym okresie była to izolacja. No, z reguły u tych ciężej chorych, czyli odczuwających jak gdyby większe dolegliwości ze strony układu oddechowego, czyli trudności z oddychaniem, duża męczliwość, trafiali ci pacjenci na oddziały covidowe do szpitali. Mhm. No i tego typu osoby były podłączone do specjalistycznego sprzętu, tutaj mam na myśli ECMO, no i byli leczeni, ale ważnym elementem właśnie tego leczenia jest rehabilitacja. Na czym ona polega? To znaczy część pacjentów była prowadzona w systemie jak gdyby szpitalnym, leczenia szpitalnego. Nie każdy pacjent trafiał od razu na respirator, ale przy niewydolności oddechowej faktycznie ci pacjenci wymagali wspomagania respiratorem, wspomagania oddechu respiratorem. Bardzo ciężcy pacjenci, krytycznie chorzy, byli podłączani do terapii krążenia pozaustrojowego, czyli do terapii ECMO. I odbywało się ich leczenie właśnie z zastosowaniem tego sprzętu. Mówię tutaj o pacjentach takich krytycznie chorych, wymagających pobytu w oddziale intensywnej opieki medycznej. Ci pacjenci również byli poddawani od samego początku procesowi fizjoterapii, który to proces polegał na minimalizacji skutków unieruchomienia tego pacjenta. Często ci pacjenci byli osobami nieprzytomnymi, czy też specjalnie wprowadzanymi w stan śpiączki farmakologicznej. W związku z tym pacjenci ci nie są w stanie samodzielnie się poruszać.
W związku z tym tutaj fizjoterapeuta, no, praca fizjoterapeuty polega na tym, żeby minimalizować skutki wynikające z unieruchomienia tego pacjenta. Wspomnieliśmy o fakcie, że COVID-19 ma takie same praktycznie objawy co grypy. One się różnią, ale nie zawsze wszędzie występują. Pytanie, czy również pora roku ma znaczenie, jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie się tej choroby? Znaczy, w przypadku pandemii trudno mi powiedzieć, czy pora roku ma znaczenie. Myślę, że nie, aż tak chyba nie. Natomiast tutaj kwestia rozprzestrzeniania się wirusa, no, była kwestią normalną, jak przy grypie, prawda? Wirus szerzy się drogą kropelkową, w związku z tym kontakt bezpośredni osoby chorej z osobą zdrową, kasłanie, kichanie, to chyba taka, no, najbardziej droga, którą można się zarazić. No właśnie, a jak podejrzewamy u siebie już zarażenie? Właściwie to na jakie rzeczy musimy zwracać uwagę? Co powinno nas zaniepokoić? No, jeżeli podejrzewamy u siebie infekcję COVID, to powinniśmy przede wszystkim w miarę możliwości izolować się, żeby, no, nie zarażać osób potencjalnie przebywających z nami. Oczywiście tutaj najlepszym rozwiązaniem jest pełna izolacja, no ale jeżeli takiej możliwości nie ma, no to posługujemy się maseczką, żeby, no, w jak największym stopniu ograniczyć możliwości emisji drogi kropelkowej. Które objawy tak naprawdę to są takie, które powinny nas do tego zmusić? Przede wszystkim, jeżeli mówimy o zakażeniu drugiej osoby, no to objawy przeziębieniowe, czyli katar, kaszel. To są objawy, które gdzieś tam najbardziej przyczyniają się do rozprzestrzenienia wirusa. Oczywiście kwestia dotykania różnych przedmiotów wspólnie też tutaj ma znaczenie. Niektóre objawy czy niektóre dolegliwości spowodowane COVID są długoterminowe. Pytanie, czy jeżeli ktoś od kilku tygodni, a nawet miesięcy po już, powiedzmy, chorobie, ma już te objawy, czy to jest powód do tego, żeby się zaniepokoić? Czy te objawy miną? Bo bardzo często zdarzają się takie sytuacje, że niektóre właśnie dolegliwości, czy w postaci kaszlu, czy utraty węchu i smaku, trwają o wiele dłużej niż trwa COVID. Jeżeli takie objawy występują, to czy one miną, tego nie wiemy. Natomiast wiele z tych objawów faktycznie mija. Niektóre się utrzymują dłuższy czas. Czy na zawsze? Tego nie jestem w stanie panu odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast musimy pamiętać o tym, że infekcja COVID to nie tylko układ oddechowy. Infekcja COVID rozpoczyna się układem, dysfunkcją układu oddechowego. Natomiast musimy pamiętać o tym, że dotyczy to, jest to schorzenie ogólnoustrojowe. Czyli objawy możemy zaobserwować również w układzie mięśniowym, w układzie nerwowym, w układzie krążenia, w układzie jak gdyby całym funkcjonowaniu nas w życiu. Tak? W związku z tym tutaj dysfunkcje mogą występować na każdym etapie choroby i dlatego mogą się różnie mocno nasilać i różnie długo utrzymywać. W związku z tym, no, takim częstym objawem na przykład z układu nerwowego była tak zwana polineuropatia krytycznie chorych, gdzie ci pacjenci, no, wymagali również terapii skupiającej się na układzie nerwowym, prawda, po to, żeby powrócić do jakiejś tam normofunkcji, do sytuacji, w której normalnie mogą funkcjonować i jak gdyby być zaopiekowani z punktu widzenia czynności dnia codziennego. Czy jakaś grupa wiekowa jest szczególnie narażona? Czy ta choroba tak naprawdę nie zna wieku? W moim odczuciu nie zna wieku, dlatego że, no, stosunkowo młodzi ludzie chorowali na COVID, dzieci również, prawda? Gdzie teraz obserwujemy zjawisko tak zwanego PIMS-u, czyli zespołu objawów po-covidowych. Starsi ludzie, wiadomo, że przechodzili ten COVID dużo ciężej. Natomiast, no, nie dedykowałbym infekcji COVID jakiejś szczególnej grupie wiekowej. Rozumiem. No to tak podsumowując naszą rozmowę, już dodając to zakończenie, powinniśmy się badać.
prawda? Powinniśmy często tą profilaktykę zachować, bo ta choroba, no, ten COVID-19 to jest coś, co na długo u nas pozostanie. No ale jakie formy zabezpieczenia teraz, w tym momencie można skorzystać? Z jakich takich form, żeby na przykład ograniczyć możliwość zarażenia się COVID-em? Tak jak wtedy, czyli dystans, dezynfekcja i maseczka. Jeżeli podejrzewamy u siebie infekcję chorobową, jakąkolwiek. Myślę, że to najlepszy sposób. Oczywiście higiena, mycie rąk częste. Jeżeli podejrzewamy u siebie objawy, no to powinniśmy po prostu pozostać w domu, nie chodzić do pracy, nie chodzić do szkoły, nie rozprzestrzeniać jak gdyby i nie narażać przede wszystkim innych osób, jeżeli jesteśmy chorzy. To chyba podstawowy taka sytuacja. Normalnie, no, zdajmy sobie sprawę z tego, że normalnie musimy żyć, normalnie funkcjonować, normalnie chodzić do pracy, do szkoły i tak dalej. Także tutaj nie różni się to w żaden sposób od normalnego postępowania w normalnym przeziębieniu czy w normalnej grypie. Szanowni Państwo, płuca ma się jedno, dlatego powinniśmy się często badać. Jeżeli jakieś objawy nas niepokoją, no to zgłośmy się do lekarza. Nic to nas nie kosztuje, a możemy w ten sposób ocalić swoje zdrowie, nawet życie, bo jak wiemy, COVID-19 może być bardzo ciężki w przejściu, a możemy też ocalić swoich bliskich. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan dr Wojciech Wolański z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.